Witam ponownie! Jak tam dzisiejsze wykopaliska? O, witajcie. Tak na chwilę dzisiaj po pracy dosłownie chwilę znalazłem czasu. No, zrobimy Iron Muska. Zobaczymy, jak 20 kHz cewka się sprawuje. Ustawienia te same co ostatnim razem robiłem. I testy na monetkach. Nic tam nie zmieniałem. Dynamiczny. I dynamiczny 2, dyskryminacja 1. Ustawienia są te same. No i zobaczymy. Tam są gwoździe, dyskryminacja włączona. Tu mam jeden grosz polski. No jeszcze zobaczymy, położyłem gwoździe. Zobaczymy, jak to będzie tam się sprawować. No i dobra. No, sygnał można powiedzieć, że jest tylko w jedną stronę i więc jakoś sobie ta cewka tam radzi. No, inne wykrywacze nie mają problemu w inną stronę, że zobaczymy inaczej. Tak, zobaczymy. A co, już przyjechałeś? Nic. Co? No kiedy? No zaraz ciemno będzie. No dobra i zobaczymy, jak będzie teraz, czy będzie łapać, czy nie będzie łapać. No, wracam. Zdenerwowałem się, bo nie nagrywało mi na tym jednym groszu. No, ale sygnał jest w dwie strony, ale co zauważyłem, i trzeba wolniej cewką przymiatać, co już jestem potwierdzić na wypadach. No teraz mam jednego srebrnego grosza. Tyle jest właśnie gwoździ nakładłem. No i zobaczymy, ustawienia są te same. I zobaczymy, czy będzie łapać, czy nie będzie. No, sygnał jest tylko w jedną stronę. Na tylu gwoździach jednak zbyt dużo. Ilość zaśmiecenia koliduje. Koliduje właśnie monetki czy jakieś inne przedmioty. No, spróbujemy zaraz na trzech gwoździach. Zobaczymy, czy będzie lepiej teraz chwytać. No jeszcze nawet w jedną stronę teraz łapię, nawet cewkę mam trochę wyżej, gdzieś około 10 cm. Wszystko łapię w tą stronę.
Łapię tylko w jedną stronę. Może zobaczymy. Na jednym gwoździu. Gwóźdź przy monecie. No też łapię sygnał w jedną stronę, ale to jest z dużej odległości. Spróbuję położyć na monetę teraz gwoździa. Mówię, jakby cewka się nie sprawowała, to na ostatnim wypadzie nic by mi się nie udało znaleźć. Tam jest naprawdę duża ilość żelastwa. Może jeszcze jakiegoś testa na jednym feningu zrobimy. Jeszcze tak samo, na napiew przy monecie. O, na tej monecie trochę lepiej łapię. No już chyba, może że jeszcze taki inny ten przeprowadzę, jeszcze inny test. Coś takiego, zobaczymy. No, nic nie daje. Może spróbuję na dyskryminacji 3. Zobaczymy, czy coś lepiej będzie. Nie ma żadnych wskazań. No nie wiem, czy bym musiał jeszcze. Żebym musiał jeszcze pokombinować z ustawieniami. Całkiem możliwe. A co mogę powiedzieć? Cewka na pewno się lepiej sprawuje niż ta DD35. Wtedy też testy robiłem. Tam przy DD35. Ciężko było w ogóle jakiś powtarzalny sygnał chociaż w jedną stronę wyłapywać. No, ona najlepsza, nie jest zbyt głęboka, na przykład snajperka. Ona na pewno będzie miała jeszcze lepszą, bo jest mniejsza. O, mówię, snajperka pewnie jest nieco lepsza od tej cewki, ale nie mam takiej, więc. Nie mam jak testów przeprowadzić, może kolega Rafał. No jeszcze dam mu jeszcze znać, żeby jakiś przeprowadził właśnie test Elon Muska przy Fidesie. Dobra, no jakoś to się tam wszystko sprawuje. Nie wiem, kiedy teraz kolejny wypad. Na razie jakieś tam testy może jeszcze pójdą. No, w wolnym czasie może przeprowadzę jeszcze dla monetek jakieś inne, spróbuję ustawienia trochę poszukać, może jakieś nieco głębsze, może kolega Rafał mi podeśle swoje te ustawienie pod Fidasa, zobaczymy, czy coś się poprawi. No, nieco soft jest trochę inny, inna cewka, jakoś kultura pracy, to wszystko inaczej działa niż przy starszej wersji.
trzeba się troszkę inaczej uczyć wykrywacza. Dobra, testy zaliczone, ja dzisiaj już uciekam. Pozdrawiam wszystkich, żegnam się z wami i do jakiegoś kolejnego odcinka.